Bardzo trudna sytuacja panuje w sądeckim szpitalu. W tym momencie wszystkie tak zwane łóżka covidowe są już zajęte. Chorzy, których przybywa coraz więcej, są odsyłani do innych placówek. Mamy zajęte wszystkie miejsca dla pacjentów z COVID. To jest 69 miejsc na oddziałach i 6 miejsc intensywnej terapii. Od 22 marca będzie 148 miejsc covidowych. Będzie to dopiero od 22 marca, ponieważ musimy przeorganizować te oddziały, aby przyjmować pacjentów covidowych. Od najbliższego poniedziałku, 22 marca, szpital wstrzymuje wszystkie operacje planowe. Są wstrzymane od 22 marca. Ograniczone są na chirurgii dzieci. Będą operowani tylko pacjenci w trybie ostrym oraz pacjenci onkologiczni. Na razie idzie planówka, bo to jest zaplanowana na ten tydzień, więc nie możemy wstrzymać jej z dnia na dzień. Dlatego 22 marca jest wstrzymana. Do szpitala trafiają coraz młodsze osoby, o ile podczas drugiej fali pandemii w większości byli to seniorzy, często z chorobami współistniejącymi, to obecnie są to osoby około 40-50 roku życia.